Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 2 Noc Kruka i jesteśmy, tak jak obiecałem, na wieży Xardasa przy posągu Beliara. I teraz się pomodlimy do Beliara, chyba że muszę najpierw zagadać z Xardupcią. O. Dobrze. Minus 20? Ja myślałem, że jest minus 40. No, dobra. To teraz szpon. 93 obrażeń, szansa na dodatkowe obrażenia 18. Ale... A, o! To ja mam ten już. Ten ulepszony atak. A umiejętność 29%. Okej. Okay. No chyba, że to działa tak, bo ja nie wiem, jak to jest z tymi przenoszeniem się obrażeń. Że przeniosły mi się obrażenia z tego na ten, nie? Wiecie, z broni dwuręcznej na broni jednoręczną, bo tam kord coś takiego pieprzył tam. Że ja nic z tego nie rozumiem, możecie mi to wytłumaczyć. Bo zupełnie nic nie zrozumiałem. Xardupcia, kumplu. Patrz, co mam. Spodoba ci się. Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Nie zgubię, spokojnie. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. Rozmawiałeś już z Lesterem? Tak. Zasypałem go pytaniami. Dużo się od niego dowiedziałem. Jest teraz kompletnie wyczerpany. To prawdziwy cud, że w ogóle przeżył tę ucieczkę. Kazałem mu trochę odpocząć. Czego się od niego dowiedziałeś? Niestety niczego dobrego. Nie dość, że widział smoka, to spotkał też ludzi w czarnych kapturach. To takie ważne? Jeśli ci ludzie rzeczywiście istnieją, będą dla nas poważnym zagrożeniem. Niepokoi mnie to. Proszę, weź mój pierścień. Będzie cię chronił przed magią. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mówiłem ci już. A, dobra. Odbudowa. Przecież nie minął miesiąc. Słudzy, trudno. To z początku jest. Dobra, to już wszystko wiemy. Lester de Molester. Wstawaj, Leniu. Co mi powiesz? Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Ciągle zmęczony? I to jak? Powiedziałem Xardasowi wszystko, co wiem. Teraz muszę się trochę zdrzemnąć. Jeden dzień powinien wystarczyć. Jeden dzień spania? Dwa. Ty chory psycholu! Wstawaj z tego łóżka! Też chcę. Teraz moja kolej. Wynocha z mojego łóżka! No dobrze, już dobrze. Nie gorączkuj się tak. Ja musiałem się przespać w tym łóżku, No bo miałem powód. Leczyć się musiałem, tak. No bo... Jak tutaj szedłem, to miałem parę walk, a to z goblinami, a to z jakimiś wilkami. A teraz możemy iść do miasta. Możemy iść do Watrasa. Możemy iść do... Czy komuś jeszcze się muszę pochwalić? Nie mam pojęcia. Na pewno mam pojęcie na temat tego, że przydałaby nam się... Nie chcę tego wyciągać. Ja chcę... Zębate ziele. Gdzie to jest? Jest. No. Myślę, że troszeczkę czasu na tym zyskamy. Bo nie ma sensu tak sobie, nie wiem, chodzić. To zębate ziele, ono... Tam w Arkendarze było go dość sporo. Ale go nie pozbierałem za dużo. No ale wiecie, będziemy się wracać. Jak będziemy tam gdzieś przechodzić po drodze... No to na pewno wykorzystamy to, że jeszcze nie podniosłem tego łuku. No ale to do tego potrzebne mi są zwoje przemiany, bo bez tego to ja tam nawet nie wchodzę. Na tą część, gdzie jest ten magiczny łuk.
Okej, to co teraz? Teraz myślę, że Górnicza Dolina nas czeka. Dawaj, żryj, żryj. Jeszcze możemy pogadać sobie z Watrasem. Specjalnie się nie leczyłem u Watrasa, żeby nie powiedział mi jakiegoś dialogu przypadkiem na jakiś temat. No ale no. Całe szczęście ominąłem go i pomyślałem o tym, zanim do niego poszedłem się wyleczyć. W ogóle tak mówiłem wam o tym moim gulaszu i została mi jeszcze resztka, już dzisiaj go jadłem na śniadanie, jeszcze mi została końcówka i cudowny jest. Jest cholernie ostry, no ale no, gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Nie może tak dalej być. Dobra. Teraz tak, skóra czarnego trolla. To tylko gadanie. Gdzie jest skóra czarnego trolla? Mam swoje zdanie na ten temat. Lecz tutaj? Wcale mnie to nie dziwi. Bosper, mam dla ciebie gdzie kilka skór. Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Się tak denerwuje. Daleko. Potrzebuję więcej skór. Przyniosłeś jakieś? Oj, zdziwisz się ile. Zupełnie inaczej. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! Nieźle! O, nawet skóra cieniostwora! Takie są sporo warte. A co to za skóra? Zdarłem ją z trola. Co? To jest warte małą fortunę. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał... Jasne, jasne. Całe mnóstwo. Dostaliśmy ponad 2000 golda. No tak przerwał ten dialog, jakby miał się zaraz na mnie zdenerwować, że ukradłem tę skórę. A sam ją tam wyrzuciłem. Idąc do Górniczej Doliny przydałoby się jeszcze odnieść tą skórę i poduczyć się, tak, możemy się poduczyć, no to się przyda. Dobra, Watras. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak, Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka zwojów. Dobra, super. No to tyle. Czy Mixi tam coś powie? Ej, ty! Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. Jeśli Watras ale opuści miasto... Ale człowiek i bestia! Chcę ci nie zaprzestać wojny jedno. Na ziemi Adanosa! To, czego dokonałeś w Jarkendarze, to był naprawdę bohaterski wyczyn. Niestety nie skończyłem jeszcze moich zadań w Korinth. Pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Zobaczymy. A, no tak, bo ja przecież jestem strażnikiem Wagin, nie? Czy równowagin. No. I zobaczy, tak. To ogląda maszynimy, to wie o co chodzi. No i kiedy to było? Zuris, czy masz dla mnie jakieś fajne zwoje albo potki? Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Co tam masz? Nie mogę zajmować się. Mikstura siły, bierzemy. O której wszyscy wiedzą. Lepiej by było, gdyby się przysłanie demona się przyda. Nie mów. Zmniejszenie potwora się przyda. Musi pracować. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Jeszcze? Sama tego nie widziała. Chyba nie. Mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. To na razie starczy. Daj spokój, dobra, nie opowiadaj. Teraz to butę sobie przechylimy. Zobaczymy jeszcze, jaką tabliczkę dostałem. Wszystkim i wszystkim. Teraz ale chyba nic ważnego. Wie. Tak, dokładnie tak. Tak, nic to bardzo typowe. Słyszałem. Okej. To bardzo typowe. Teraz każdy. A, słyszmy te wszystkie mieszki. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Wiesz po co? Szkoda czasu. No, uważaj inaczej. Teraz tak, chcę się dostać do Górniczej Doliny. Niczego jej już nie powiem. Pracuję nie! Przez cały dzień. Lepiej by to chciałem wypić. Nie mów. Siła plus 3, siła 84. Dużo siły. On po prostu za jestem dużo silny. Nie mogę zajmować. No dobra. Się wszystkim. No to lecimy do Górniczej Doliny. Jeszcze trzeba znaleźć sobie jakąś walkę po drodze, bo naprawdę... Ale mnie kusiło życie tego miecysia! Ujujuj, patrzcie jak on fajnie się dymi. Nigdy go w ręce nie trzymałem. Ja go u siebie na save, jak już powtarzałem wielokrotnie, oddałem do zatopienia magą wody. Więc teraz wow. Mamy fajny miecyś. No i czeka nas spory kawał drogi. Czy ja chcę to wycinać? Chyba nie. Mamy dopiero 10 minut nagrania. A myślę, że możemy sobie pogadać. Co tam u was? Piszcie w komentarzach.
Zrobiłem ostatnio streama z CS-a, jestem z siebie dumny. Poszło nawet nieźle. W piku było 8 osób, więc spoko w sumie, nie narzekam. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Chciałbym wam powiedzieć, że strasznie słabo te odcinki ostatnio idą, jeśli chodzi o statystyki. Nie wiem, co zrobić, żeby to poprawić. Przykładam się jak tylko mogę. Ostatnio fakt, nie było Gothica, nie było nic innego, ale to no, nie jest wytłumaczenie tego, że statystyki są tak do dupy, bo one już były do dupy od kilku tygodni. No i trzeba wymyślić zapewne coś nowego. Pytanie tylko co. Więc zakładam, że pozostaje mi już tylko sprzedać Focusa i czekać na kanał motoryzacyjny, kiedy kupię to cholerne Subaru. Ale zanim ja to Subaru kupię, bo ja widziałem Subaru Impreza STI, ja chcę kupić STI od razu. Nie mów, że o tym nie wiesz. No to te STI są po 70-60 tysięcy, wiesz. Co do tego, to brakuje mi... O, się pojadki. Właśnie na to liczyłem. Na hita! Ło! Pięknie. Wracając, no to cienko będzie z tym Subaru obecnie. I tak jak mówiłem w tym vlogu, co grałem, kanał motoryzacyjny, jeśli uda się do końca tej zimy, to teraz to cofam. Teraz już jestem pewien, że do końca tej zimy się nie uda. Pamiętajcie, miałem wypadek, Focus został uszkodzony. No i jest ogólnie cienka sytuacja ze wszystkim. Więc no. Dobrze. Zdychaj, paskudo. Ole, jestem teraz kozakiem. Zdychaj. Szkoda, że te pioruny są takie głośne, ale trudno. Warto jest mieć takiego miecza. Czemu ja wcześniej go zatopiłem? Ja myślałem, że on będzie takim mieczem, że no, ponoszę chwilę i potem go wywalę. On jest kozacki. Już jak to pielca zabijam na hita przy takim mocniejszym uderzeniu, to jest cud. Bo gorzej będzie z ludźmi, jak zabiję człowieka przez przypadek, a nie chciałbym zabić człowieka. Ciekawe, czy Errol ma coś na sprzedaż. To też jest ważna sprawa, bo to mówił, żeby do niego wpaść. I czy on nas nauczy siły, czy też nie? Czego on uczył? Trzymam się od tego z daleka. A, dobra, o. Pokaż mi, jak wam. Jeśli chcesz pod tych ludzi. Wróć. A, za mało punktów nauki. Lepiej. No dobra, to lecimy. To było wiadomo od dawna. Już chyba wszystko. Tak, mam tylko dwa punkty, więc to pójdziemy resztę. Niestety. Posłuchaj niewłaściwych ludzi. Reszta z tych. Amulet siły. Spoko w sumie, ale nie potrzebuję tego. To tylko plotki. Resztę z tych punktów pójdziemy w walkę bronią jednoręczną, żeby posługiwać się lepiej naszym szponikiem. Tak, naprawdę tak. Więc idziemy teraz do Korda, bo to dobra morda. I to jest chyba moment, żeby... Nie, dobra, nie, bo musimy jeszcze pogadać z Rowlem. Okej, dobra. Czyli możemy zębatę ziele raz i lecimy. Musimy pogadać z Rowlem, musimy... Możemy naklepać Sylwia w zasadzie. Czemu by nie? Teraz powinniśmy dać radę. Nie powinien się nawet do nas zbliżyć chyba. Kurde, te 15 sekund to jest tak malutko. To się wydaje być 10 sekund, nie 15 nawet. No, ale nie wiem. O, sentenza. Właśnie. Najlepszy dialog w grze. Chodź tu. W czym ty chodzisz? Załóż pancerz! No dobrze, już dobrze. Nie musisz mi tego mówić. Hej, ty! No. Nie wiem, ty mi powiesz. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? W porządku, skoro tak chcesz. Oczywiście, że chcę. Dawaj, cwaniaku. Zobaczymy. No, zaatakuj. Kurde, on ogarnia w tę gierkę. Ło, ile mi zadał obrażeń. To będzie. No nie. No nie. Ale w ogóle jak się spłuło ten pancerz, to jest ciekawe. Nigdy o tym nie słyszałem. No dobra, jeszcze raz. Hej. Powiedz no, czy...
No dawaj. Teraz się uda. Załatw go! Nie przestawaj! Zapomniałem, że on w ogóle tak dużo może mi zadać obrażeń. Myślałem, że na dwa hity zejdzie. Załatw go! Załatw go! No dobrze, on mnie nie sięga. Nie przestawaj! No, dawaj. Nie przestawaj! Nie przestawaj! Ale on dużo bije tym mieczem. Nie przestawaj! Żeby takim gównem mi tyle obrażeń zadać? To będzie dla niego. Dobra, nie, pieprzyć to. Nie ma szans, nie robię tego. Ciekawe, czy Roll się spruje o pancerz. To też jest ciekawe. Zobaczymy. Cześć, kolego. Jak ty wyglądasz? Ubierz się porządnie. Ciekawe. Ciekawe. Przecież nie mogę mu pomagać w jego woli. Wcześniej czy później. Mam skórę czarnego trolla. To niemożliwe. Pokaż mi ją. Nieprawdopodobne. Co za nią chcesz? Dawaj wszystko, co masz. Dobra. Dam ci 500 sztuk złota i dorzucę 3 silne mikstury lecznicze. Co ty na to? Myślisz, mogę ci opowiedzieć. To za mało. Jak uważasz? Skóra i tak Wiesz, będzie moja. Musiało się to nie zdać. Pozwolę, by ominęła mnie taka okazja. O, ty gnoju! Nie wiem już, w co wierzysz. Oddawaj skórę trolla. Nie. To sam było tak wiadomo od dawna. Chyba przywalę ci w mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Do tej pory byłem miły, nieprawda? No, przywalę ci w mordę. Walka. Kurde, ale ci... Z ludźmi to się nie walczy aż tak łatwo. I te uniki robią. Nie przestawaj! Nie przestawaj! Żebym go tylko nie zabił. Nie przestawaj! O, fuck. No dobra, ale skórę odzyskałem, nie? Musiało się to zdarzyć. Zresztą nie, bo oni się będą wpruli, że zabiłem jednego z nich. Jeszcze raz spróbujmy. Bo ja nie chcę problemów. Chyba... Co? Do tej pory... Linii. Jak go teraz zabiję, to... Nie przestawaj! Bo ten miecz się chyba nie nadaje do walki z ludźmi. Niech ma, czego chciał! Niech ma, czego chciał! Dawaj, gnoju. Nie, bo ja go zabijam za chwilę. Nie ma sensu. Czy ja mam jakiś miecz jednoręczny? Którym go... O, dobry, długi miecz. No, tym mogę mu dać lanie. Chyba właśnie tego ci teraz trzeba. Do tej Cwaniaku. Nie przestawaj! Pokaż mu! Nie przestawaj! Dobrze. No i odzyskałem swoją skórę. Świetnie. Teraz możemy pójść jeszcze do Korda. Ale ja tu dużo czasu zmarnowałem, co? Oj, dużo, no. Pójdziemy do Korda i dalej pójdę sam. Myślę, że nie ma sensu, żebym dalej ten czas na odcinek marnował tymi głupotami. No. Mogę cię nauczyć. Nie marnuję. Jasne, jasne. Dawaj. Wróć. A, dobra. Teraz już po punkty nauki lecą. Spoko. No dobra, to widzimy się, jak będę w Górniczej Dolinie. Mogę. Teraz tak do mnie doszło, że tam jest smoczy zębacz, a ten myśliwy dał nam questa, żeby upolować jakiegoś potwora.
Więc to chyba o tego smoczego zębacza chodzi, bo tak się zastanawiałem i stwierdziłem, a dobra, zawrócę, zrobię to teraz. Więc idziemy zabić tego potwora i do Górniczej Doliny udamy się już w następnym odcinku. Myślę, że nie będzie z tym problemu, jeśli wykonamy tego questa teraz, a potem zajmiemy się czymś innym. Ciekawe, czy ja go zabiję. Chyba ta. Oj. On też potrafi uderzyć. I to cholernie mocno uderzyć. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, wiem co zrobię. Założę pancerz Straży Kruka. Tylko żeby ten gościu nas nie widział. To też jest jakieś rozwiązanie. Myślę, że jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż męczenie się w tej pirackiej zbroi. No i doleczę się do końca. Może wytrzymam jeden cios więcej. Widzicie, przydała się ta zbrójka. Dobra. Chodź tu, panie smoczy zębacz. No. Dawaj, cwaniaku. Dobra, już widzę, że jestem w stanie go zabić na spokojnie. Tylko potrzebuję trochę szczęścia. Dawaj. Dobrze. No nie. Już końcówka mu została. O. No ale dobra, już chyba jesteśmy na 3 hity, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, naprawdę. Musimy spróbować jeszcze raz. Jakby nas na początku nie dziabnął, to byłoby dobrze. O nie. Nie jesteśmy na 3 hity. Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze dobrze. Jest. Niczego tu nie znajdę. Zajebiście, zabiliśmy tą bestię. I wracamy do pirackiej zbroi. Pytanie, czy on też będzie chciał z nami, nie będzie chciał z nami gadać, czy on z nami pogada, tylko najemnicy mieli problem z tą zbroją, bo to jest dość ważne pytanie. Ta obrzydliwa bestia nie żyje, a więc znowu będę mógł normalnie polować. Proszę o te obiecane pieniądze. Hej. A, inni chcą z nami gadać. Dobra, no to spoko, nie ma problemu. Więc tylko przy najemnikach nie możemy tej zbroi nosić. Ona mi się bardziej podoba. Po pierwsze, bardziej mi się podoba, po drugie ma lepsze statystyki, więc wydaje mi się, że lepiej jest nosić tą zbroję pirata niż tą syfiastą zbroję najemnika, którą każdy może mieć. Okej, 27 minut nagrania, więc po przyspieszeniu tego, co tam było, będzie spokojnie te 20 przebite. Więc myślę, że nie ma co się skupiać już na kontynuowaniu tego odcinka, tylko już się zajmę drugim. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Niewiele zrobiliśmy w tym odcinku, ale mamy nową potężną broń. Więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.